Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części First Looka do The Sims 4 i myślę, że już ostatniej części First Looka. Położyłam naszą Anię spać, aczkolwiek myślę, że mogłaby wstać. Chciałabym Wam coś jeszcze pokazać. Także skorzystaj sobie z toalety, pomyśl pod prysznicem. Okej, okay, jestem bardzo ciekawa, jak to ma wyglądać. I tam jest jakieś gotowe danie, prawda? Sałatka ogrodowa. Weź porcję tostu z serem. Nie chcę wyposażenia. Nie myj rąk. Czy będą mnie simy wkurzać tak jak w jedynce z tym myciem rąk? Znowu flirciarska, ja nie mogę. Dobra, w każdym razie. Chciałabym, żeby Ania poszła do pracy, jako że chcę zobaczyć, jak to wygląda. Na razie jesteśmy, a nie jest stażystką. Pracuję od 8 do 17 we wszystkie dni tygodnia, oprócz soboty, niedzieli. No i mamy wymagania do awansu. I tu widzę, że jest zupełnie coś innego niż było we wcześniejszych Simsach. Mianowicie mamy z powodzeniem entuzjazmować się kosmosem z 3 simami. Nie mamy jakby umiejętności wymaganych do awansu, tylko musimy się entuzjazmować. Jakieś zadania są, z tego co widzę. Ocena kariery, chodzenie do pracy z pozytywnymi emocjami oraz wypełnienie codziennych zadań to najlepsze sposoby na poprawienie oceny postępów zawodowych. Idealny nastrój, skupiona. Zadanie codzienne, trening, niezaczęte. Nie wiem, na czym polega trening. Ale okej. Okay. Idealny nastrój, skupiona. Ja nie wiem, jak zrobić ten idealny nastrój za bardzo. Ale to... nie będziemy się skupiać za bardzo na awansach, tylko... Wow, ale faktycznie długo bierze ten prysznic. Tylko będziemy... ogólnie... no... starali się zobaczyć, jak to wygląda, jak ona pójdzie do pracy. Jakiś sim idzie. Filip Kowal. Aha, jeszcze jedną rzecz, o której mi wspominaliście, a której nie zrobiłam, bo w sumie nie wiedziałam, że jest coś takiego. Aha, to jest ta kostka przeszłości. Muszę to też wykorzystać. Dobrze, czekajcie, może weźmiemy jej i to położymy na szafeczkę. O. Jedną rzecz w trybie budowania. Dobrze, wiem. Naprawdę będzie mnie to denerwować. Czy ja mogę to wyłączyć jakoś? Wiem. Wiem. Obracanie obiektów. Dobra, ale jest jedna rzecz. Wybierzmy sobie jakieś krzesło na przykład. O. I teraz trzymając shift i znak zamknięcia i otwarcia nawiasu kwadratowego. Dziwny, po prostu dziwny skrót klawiaturowy, ale taki jest. Możemy powiększać przedmioty do kosmicznych jakichś rozmiarów po prostu. I możemy to wstawić w środku domu. W ogóle lol. Ja nawet nie wiem, jak to mam skomentować. Co to za pomysł. Ale taki jest. Nie wiem, jak bardzo możemy powiększyć. Chyba na całą działkę. O my god! Ponad działkę. Ale nie będziemy mogli tego postawić w ogóle. Odechaj, widzicie? Takie wielkie krzesło. Ja to postawiłam. Okej, okay, teraz już będzie malutkie. Nie wiem, jak bardzo można powiększyć. To chyba nie ma... ten... Patrzcie, nie ma w ogóle... granic. Dziwne to jest. Dobra, ale w każdym razie takie coś no... jest... nie wiem za bardzo do czego to ma służyć, no bo... znaczy nie wiem, no... może jakieś powiększone krzesło, jakbym chciała.
Chyba, że jako zdoba jakaś. Nie wiem, nie mam pojęcia za bardzo na razie. W każdym razie coś takiego jest. Aha, jeszcze jedną. Ach, dobra, galeria, cicho. Bo ja tu chyba nie wyciągnęłam tego przedmiotu do robienia babeczek. Boże drogi, dajcie mi święty spokój. Obiekty, zajęcie i umiejętności to było. Był taki do robienia babeczek. Tylko nie wiem, czy to było. Do kupienia, czy wiecie, do. Okej, znalazłam. Także to też sobie wypróbujemy. Startujemy z naszą Anią. Gdzie ty jesteś? A czemu nie zjadłaś nic? Czy już jadłaś? A ja cię teraz... Nie no, chyba nie jadła. Nie mam pojęcia. Dlaczego idziesz do Podejdź no tutaj. Jaki masz problem, kobieto? Ja nie rozumiem w tym momencie. Otwórz. Weź porcję. Okej, okay. Udało się. Jakimś cudem. Co, coś ci nie pasuje? Aha, 9 godzin do zepsucia. Wow, jest nawet napisane. Jakoś dobrze. O, prawie jogging. Okej. Okay. Potem możesz zapytać kostkę. Nie wiem, zadaj pytanie. A potem pożycie uczuciowe. Aha, to ty możesz jeść i pytać. Okej. Okay. Albo i nie. Schowałaś to jedzenie. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Jestem... O, smutna. I kryształek też na niebiesko się zmienił, ale nie wiem, czy będziecie widzieć. On jest taki słabo niebieski. Twoja przyszłość romantyczna nie wygląda zbyt obiecująco. No to się nastroiłam do pracy. Za około godzinę, dobra. Zacznij smutny obraz. Czekajcie, wykorzystajmy to. Smutny obraz. Nie jedz. Już. Tak, zostaw to jedzenie gdzieś tam na szafce. O, jaka smutna! Biedna! Jak smutno idzie, o! Żeby cię kostka zasmuciła, no wiesz. Nie wierzy się w takie rzeczy. Wie to. Zdobyta umiejętność malowania. Okej. Okay. Za niedługo do pracy powinnam. Skoczyć, zobaczymy, jak będzie malować. O, jaka smutna buzia. Jakie miny robisz? Pokaż. Przy malowaniu. Ładnie. Okej. Jakoś jej tam idzie. O, jak mi smutno. Graj na skrzypcach. Dobra, zostaw ten obraz. To nie zaraz tak do pracy. Idź do pracy. Dobra, to zostaw te skrzypce. Jak idziesz do pracy? No i jako smutna, biedna, no. 3 godziny jeszcze. Aha, czyli nie przyjeżdża żaden samochód, ani nic, a ona po prostu znika w czeluściach. Trochę smutno. O,
zrobiła się pogodna przynajmniej. Ale trochę smutno. Mógłby chociaż jakiś samochód przyjechać. Nawet w Sims 2 były samochody. I może były ekrany ładowania. No cóż. No i się pojawiłam jakoś tak znikąd. Dobra, wykonała świetną robotę. Okej. Ujej! Pęcherz, zabawa. Już, siusiu, idź. Nie głodna jesteś. Albo zjemy coś na mieście. Skorzystaj tylko z toalety. I spróbujemy popodróżować w końcu gdzieś. Podróżuj. Aha. Dobra. Się tak dość szybko pokazało, ale dobra. Aha, bo ja mogę nawet do oazy zdrój. To może najpierw pojedziemy gdzieś tutaj. Miejskie muzeum. Tu mamy klub nocny. Ja nie wiem, czy jest odpowiednia godzina na klub nocny. To jest biblioteka, siłownia. To może najpierw do parku. Te ekrany, ładowanie, cudownie. To jest takie piękne. Dobra, mamy jakiś park Magnolii. No, przynajmniej coś Simowie tu już są. O, tu jest jakiś mężczyzna, Mateusz Wiaderko. Średnio interesujący. Okej, okay, park jest dosyć spory. Zresztą to jest ten park chyba, który pokazywali w trailerach. Bella. Tu ktoś zadowolony idzie. Kim jesteś? Czekaj, stój! Filip Kowal. Przyjazne powitanie. Zostaw te szachy. Całkiem przystojny jesteś. Chociaż masz krótkie spodnie. Swobodna dyskusja. Entuzjazmuj się kosmosem. Entuzjazmuj się nowym show. Też może być. A czemu usiedliśmy? Za przeproszeniem. Zmęczyłaś się, moja droga? Fajne animacje są. Jeromis? Or a babe? Forex and Noi! Nie wiem, czy w końcu się to zasłucham. Za przyjaźń ci skończy. Popraw humor. Kipuna. Gorba. O, romantyczna. O, zapytaj, czy jest w związku jakimś. Arvini. Warba. Oh. Snurbiafa. Jest singlem. Yeah. Swinja yell. Spróbujmy z nim pokwitować. Wręcz róże. Zadaj ryzykowne pytanie. Gadka na podryw. Tylko, że głodna jest, no ale dobra. Ja jeszcze nie umiera. A? Nastrój klikciarski. Flirtuj. Widzicie, jaka poza. W całej dłonie. Facetowi, no ale spoko. Okej, do tego musieliśmy wstać. Ej, nic nie widzę przez ciebie, kobieto. No. Ojej, wręczył mi róże! Ale zaczepiście! Ubudzicie, jaka poza. Nie, ja chcę powiedzieć z kompozę, no dajcie mi. Nie, dobra, już bez przesady nie jeszcze. Romantyczne.
Pochwal wygląd. O, może zaprosimy go na randkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Hannah Dens. Frouche. Gelna Blash. Brynobla. Bool. Aha, to dopracowywanie wyglądu? Aha, rozumiem, że musimy gdzieś jechać na tą randkę. Dobra, to może do tego klubu, miejmy nadzieję, że będzie tam coś do jedzenia, więc zbyt dużego wyboru to tu nie mamy. Może spróbujmy. Te ekrany ładowania mnie dobiją. Przyszli twoi sąsiedzi, aby powitać cię w sąsiedztwie. Że w klubie? Że what? Ha, interfejs wydarzenia. Wypełniając zadania podczas wydarzenia, podwyższasz swój wynik, co zwiększa potencjalne nagrody z realizuj zadania. Aha. Mamy cel główny. Wykonaj interakcje towarzyskie ze swoją sympatią. Randka nie może obyć się bez rozmowy w cztery oczy. Flirtuj ze swoją sympatią. Usiądź, porozmawiaj ze swoją sympatią. Aha, czyli mamy taki pasek jak w Sims 2. Tylko on się ubrał w hot doga. Z kim ja się umówiłam? To nie musi być nic poważnego, ale randka to świetny sposób, by dobrze spędzić trochę czasu w towarzystwie tej wyjątkowej osoby. Kto wie, dokąd to może doprowadzić. Okej, zobaczmy ten klub w ogóle. Co to? Biblioteka. Ale w klubie mamy jakiegoś Miłosza Kurka. Jest bar. Czekajcie na górę, jak przejść na górę. O, jest Bella. Jest Karolina Kurek. No nie powiedziałabym, żeby ten klub był jakiś super szałowy. O, można pośpiewać. A nie, opowiadaj dowcipy. Nie chcę opowiadać dowcipów. Ja bym chciała, żebyśmy coś zjedli. Zamów chipsy, chociaż tyle. Ten co tańczy? O mój Boże. Właśnie, możemy zobaczyć, jak Simowie tańczą. Jakby coś zjem, zanim umrę. Ja mogę z nią porozmawiać w tym czasie? O, Don Lotario. Sulsul! I czekajcie, bo tu dużo ludzi przyszło. Kinga Kurek. Zuzanna Cegła, a ten pan? Miłosz Cegła. Stanisław Kurek. Ktoś nowy. I sami Kurkowie. Ale się tu zebrało dużo ludzi. A gdzie jest moja sympatia? Idzie tu. O, i jakieś jeszcze lasencje. Pierwszy pocałunek, ojej. Pochwal wygląd. Flirtuj ze swoją sympatią. Flirtuj. Siedzę sobie. Co to? Dalej jestem głodna? Zabawę mam teraz. Dobra. Nie mogłabyś wstać. Nic byś siedziała. Trzymaj za ręce. Nie chcę czekać na drinka. Okej, flirtuj ze swoją sympatią. Będąc w nastroju do flirtów. No jestem w nastroju do flirtów. O, szepcz uwodzicielsko. Czy to w ogóle... Nie, no żeby flirtować z hot dogiem. Wymasuj swoją sympatię. Poproś o zostanie chłopakiem.
Jebs, jebs, dobra. Gdzie jest wymasuj? Cały wymiar. Nie ma, nie znajdę uruczenia. Aha, ja mam jakiegoś drinka. Kto zamówił te drinki tak by the way? Bo ja nic nie zamawiałam. Mam w ogóle złączone drugi. Ja nie mogłam z tym takim... Na sobie z tym za bardzo, obejmij. Więc... Pierwszy pocałunek. Wygląda to jakoś epicko. Całują się po raz pierwszy. O, serduszka. No, wygląda to w miarę. Pokrewna dusza. A mogę z tobą zatańczyć, czy tak nie bardzo? Przyjazne. Nie mogę za bardzo. W ogóle gdzieś mi uciekł. O, tańcz. A, sprośnij na film. O, zmęczona jest. Bardzo flirciarska. O Boże, co ty za tańce tu odprawiasz? Ja muszę przyznać, że animacje tańców są ciekawe. Gdzie mój kolega właściwie poszedł tu? Ja tu nie mam ten. Dobra, pocałuj go jeszcze. Skończ tańce. Nie, tańce skończ. Niezręczne spotkanie. Dlaczego w tym miejscu? Zdawieni w tym samym momencie. Ja bym chciała mu opowiedzieć jakiś dowcip, ale nie wiem jak. O, jest prosty dowcip. Dobra, jest. Zostaw te drinki. Ojej! Ale to jest porwa... No ja chcę dowcip! Czemu oni mi się odklikują? No ona mu róże daje. Nie chcę, żeby mu róże... Już czas nam się kończy! O! Wykonałam 10 interakcji, dobra. Zdobyte umiejętności komediowe, świetnie. Mogę wymasować... Kurde, ja tego nie widzę tutaj. Zadaję ryzykowne pytanie, może też być, nie wiem. Co to za ryzykowne pytanie? Ojej, obraził się chyba. Stanął się rozbawieni w tym samym momencie. Nie wiem za bardzo, jak to zrobić też. Jak mogę cię pocałować? Nie ma tu pocałuj. To jest dowcip o kaczkach. Okej. Może trzeba po prostu dużo dowcipu, żeby byli rozbawieni. Żartuję o politykach. Co to?
Parodii innego Sima? O, śpiąca jest. Rozprośny dowcip też może być. Nie, szczęśliwa, szczęśliwa, o Boże. Opisz, inwazja robotów. Też może być. Skłam na temat kariery zawodowej, ojej. Powiedz śmieszną historię. Niestety nie wiem jak, ani jak wymasować, ani... Pocałuj. No nie wiem. Ale ustawiłam jakąś tam kolejkę. Okej. Nie chcę z nimi wszystkimi rozmawiać. Wiem, że jesteś śpiąca. Czekaj na kobietę. O, randka kompletna. Medal dostałam. Srebrny. Rzuć szalone spojrzenie. O, jestem rozbawiona. A mogę cię zaprosić do domu, czy coś takiego? A. Gdzie idziesz? Czekaj. Zaproś. Ostrzenie koszty kosiarza. Ja jestem ciekawa, czy mogę go zaciągnąć do łóżka tak szybko. Wiem, mam dziwne pragnienia. Wyposażeniu... O, czekaj, czekaj. Wyposażeniu rodziny swojego Sima znajdziesz kilka kwiatów, dzięki którym zapamiętasz to wydarzenie. O! Czekajcie, zobaczymy, gdzie to jest. Wyposażenie rodziny, to tu. O, pojedyncza róża. Czekajcie, postawimy sobie to na stoliku. O. Mogę tak z boku trochę. Ja mogę tak na środku? O, mogę. Świetnie. Usiąść. Ona jest bardzo zmęczona. Flirciarski dowcip, okej. Okay. Dokuczaj figla, nie? A jest! O, Barabara w obserwatorium! Postaraj się o dziecko. Dobra, spróbujmy Barabara. Jestem ciekawa. Flirciarski. Ojej, jak się cieszą! Ona jest zmęczona, ja nie wiem, czy to wyjdzie. Jezu, jak ona idzie. Barabara z hot dogiem. Nie, no muszę to zobaczyć, bo to jest, wiecie, taka nieodłączna część Simów. Ojej, figlować po raz pierwszy. No szkoda, że łóżko już nie skacze. Aczkolwiek ładne serduszka są. Okej, ale nie wygląda na to, żeby coś się robiło podczas tego Barabara więcej. Może trzeba mieć odpowiedni też nastrój na to. Wow! Dobra, od razu poszła spać. A ty idziesz sobie? Nie, podkradasz mi coś z lodówki, moją sałatkę. Dobra, muszę przyznać, że ciekawie to wyglądało. Aczkolwiek spodziewałam się, bo był taki filmik z Simsów też, że
że Barabara będzie bardziej zaawansowana, ale jakoś nie widzę, żeby było bardziej zaawansowane. Nie wiem, może to też polega na tych nastrojach właśnie. Uuu, wszystko ci leci, kobieto. Ale dzisiaj jest niedziela, czy co? Nie, dzisiaj jest wtorek, powinnaś iść do pracy. Okej, on sobie poszedł. Bardzo nieswoja. Oj, faktycznie, na pomarańczowo mi się świeci plambocik. No proszę, jak wykorzystamy od razu sporo nastroi. O, do toalety. No, już jest szczęśliwa. Jakoś tak szybko to minęło. Weź sobie te swoje tosty. Chociaż w sumie mogłabym ci kupić mikrofalówkę. I zobaczymy. Urządzenia. I zobaczymy sobie, jak gotowanie w mikrofalówce wygląda. W ogóle to nowe rzeczy z mikrofalówki. O, pasztecik z mikrofali. Zostaw to. Tylko ja czuję, że on zaraz pójdzie do pracy. Okej, jak wygląda pasztecik? Jak kawałek ciastka, bym powiedziała. Dobra. A nie bez makijażu. Przerażająco. Aha. No bez okularów jej ładnie. W sumie możesz oglądać telewizję przy tym? O, programy dziecięce. Nie, nie włączyła. Mam się iść do pracy. Dobra, idź do pracy. Ale się tu syf robi? Nie wiem, w końcu nic nie zrobiłam. Na razie z tym jednym simem tylko. Dodatkowo muszę być w odpowiednim nastroju do tego też. Dobra, zaraz będziemy wypróbowywać jeszcze wszystkie rzeczy z ogródku. O! Ocena zaliczająca. Ani ma jutro ważny egzamin z kosmicznej geografii. Jeśli nie zda, nigdy nie zostanie przyjęta do szkoły pilotów. Ale Ania była zajęta pracą przez cały dzień i jeszcze się nie uczyła. Czy Ania powinna ostro zakuwać, czy wyluzować się, dobrze odpocząć i liczyć, że jakoś to będzie? Zakuwaj! Miała szansę na przyzwoitą ocenę. Pogorszenie oceny małe. A? Gdyby zachowała przytomność podczas całego egzaminu, ale Ania była tak wyczerpana, że zasnęła od razu, gdy tylko usiadła za stolikiem. Teraz musi odczekać kilka miesięcy, zanim będzie mogła znowu podejść do egzaminu. Ojoj. Czyli widzę, że podczas pracy wyskakują nam zdarzenia losowe, które zresztą są podobne do tych z The Sims 2. Ale... O, nie myślałam. Żadnej poczty. No i znowu jestem nieswoja. W każdym razie to działa na takiej samej zasadzie chyba jak Sims 2. Pewnie też zależy od tego, od tych emocji, prawda? Jak wszystko w tych Simsach. Dobra, jestem w pracy, nic nie mogę oglądać, Boże. Dziwne, że nie można zaglądać nigdzie, jak jestem w pracy. To takie... O, dziecko idzie. Ciekawe, że jakoś tak... Nie wiem, trochę poflirtowałam z tym gościem i od razu z nim poszła do łóżka i mogłam to w ogóle zrobić, bo zazwyczaj trzeba było mieć no, kontakty dość wysoko. Żeby ona mogła z kimś pójść do łóżka. No i teraz jestem
bardzo zmęczona. I co, padnie? Okej. Okay. Rozumiem, że tak ci wygodnie. Co tam podeptają mnie, przejdą obok. Jasne, stań mi na twarzy. Oh my god. Idzie do domu. Aha, krytyczny stan. Ile jeszcze? Dobra, utnij sobie tą leniwą drzemkę, bo mam nadzieję, że ci to pomoże. Bo ja bym chciała coś z tobą jeszcze zrobić dzisiaj. O, weź szybki prysznic. Jak już trochę pośpisz. Dalej jestem nieswoja. Może dlatego się śmierdzi. Dobra. Powiedzcie mi, czy ja mogę... O, buduj 1000. Przygotuj drinka. Płonąca smacz na coś tam. Dobra, kąpaj się, kąpaj. Szybciutko. O, jestem szczęśliwa. O, i pobudzona! I kolor też jest jakiś taki jasnozielony, a nie typowo zielony. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale miejmy nadzieję, że tak. Czyli jest znacznie więcej kolorów, niż mi się wydawało, że będzie. O, ksologia. A, rozlałaś. Wypij. Szybki prysznic. A mogę pić i... zmień kolor doniczki. Morski. Może być. Przednik gałązki. A? Wow, jaki dziarski chód! Umiejętność ogrodnictwa. Czyli mogę pić i strzyc. Okej. Okay. Wyjdzie ci coś z tego? Modeluj. Jestem ciekawa. A, znowu jest świąca. Okej. Okay. Coś ci tam wyszło. Aczkolwiek tak trochę mocno przycięłaś to drzewko. A spróbujmy zrobić babeczki. Klasyczna wanilia. Tak, wiem, jesteś śpiąca. Ale muszę cię wykorzystać. Co to jest? Co za dziwne urządzenie? Okej, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Czytałaś instrukcję w ogóle. Okej, jakieś babeczki zrobiła. Bardzo nieswoje. Zjedz babeczkę. I odłóż. Blik blok. Co to? Nie, dobra, zostaw babeczki. Okej. Co tam, że śmierdzi? Co to jest? Wow! Jaka faza! Ej, genialne! Czemu nie ma takich rzeczy w realnym życiu? Żebym sobie pograła. Dobra, śpiąca jest. Niestety. Dobrze, idź spać. Przeczekamy jeszcze.
Co? Arbin Wexa! Nie. Serio. Rano się wykąpiesz. Introwertyk. Sim nie wykonuje żadnej interakcji z innymi simami przez 24 simowe godziny. Okej, okay, to jest ciekawe. No dobra, to idź weź ten prysznic, skorzystaj z toalety. I potem idź spać. Skoro ci już tak zależy. No już, starczy. Zawstydzona i na żółto. Co nie było od papieru toaletowego? Co brać? A nie, zmoczyła się. Dobra. Never mind. I znowu śmierdzi. Ja nie mogę. Za około godziny. Dobra, weź prysznic. Wstawaj. Nie, czekajcie. Otwórz. Zjedz to. Aha, czas iść do pracy. Dobra. Już chociaż na zielono tą higienę, no. Dalej jest zawstydzona. A, Boże. Żeby ją doprowadzić do stanu używalności teraz. Znowu nie swoje. Ja nie mogę. A nie możesz zjeść coś w tej swojej pracy? Wiem, że jesteś głodna. 19 godzin. Niech coś zjeść, zanim głód się nosili. O mój Boże. Tragedia. Ja bym chciała jeszcze sąsiadów odwiedzić. Tylko kurde, nie mogę się dokoptować z tymi potrzebami jakoś. Okej, okay, czyli zjadła chyba coś w pracy. Skoro stała pogodna. No, szybciej. Szybciej. Tu mamy jakieś domki. Możemy spróbować zaraz się odwiedzić. Tylko niech ona wróci z tej pracy. Ja muszę przyznać, że sporo rzeczy jest fajnych. Fajne są animacje, fajne są te zmiany nastrojów. I te kolory, a też się dość spora paleta kolorów jest. A na pewno jeszcze nie widziałam wszystkiego, także... Wydaje mi się, że jest tego znacznie więcej. No i znowu jest zmęczona. No, Anka, wracaj z pracy. Już nie jej dałam tą pracę do późnych godzin. No cóż. Okej, wreszcie wróciła do domu. I znowu jest zmęczona. A możesz, moja droga, użyć tego? Bo bym bardzo chciała zobaczyć, jak to wygląda. Potem pójdziemy może jeszcze odwiedzić sąsiadów. A wszystkiego nie zdążymy zobaczyć. Wow, dobra. Okej, okay, jaki wielgachny mikroskop. Ciekawe, czy to są jakieś umiejętności naukowe, czy coś. Ej, coś tam widzisz? Ojej. Te próbki się same przerzucają. O, telefon dzwoni. Chcę przyjść do ciebie na chwilę. Nie, bo my chcemy iść do kogoś. Dobra, czekajcie. Pójdziemy kogoś odwiedzić. Tutaj na przykład. O, i ekran ładowania, tak. Cudownie.
jeszcze by wypadało zobaczyć tą siłownię. Skoro jest tak mało tych rzeczy, to wszędzie można by było pójść. Może jutro nie pójdę do pracy. Okej, okay. To jest tu. Aha, i nikt tu nie mieszka. Świetnie. Wiecie, rezydencję tu ktoś mieszka chociaż. I wszędzie ekrany ładowania. Gandemat, przecież to jest kawałek dalej. Mogłyby być te wszystkie domki w jednym, że tak powiem, obszarze ekranu ładowania. Ciepła chatka. O! Może tu ktoś jest. Nie swoje. No. Proszę wejść. Okej. Okay. Nawet nie przyjdziesz mnie przywitać. To ja cię przyjdę przywitać. Czemu ty taka blada jesteś? Czekajcie. Ty jesteś jakąś Azjatką. Okej. Okay. Mogę ci zajrzeć do lodówki? Makaron z serem. Hej, hej. A mogę pójść do łóżka? Ciekawe, czy mnie wyrzucą. Bo w Sims 3 nie można było za bardzo się rządzić. O, zaraz będziemy mieli drugi punkt. Ups! O, masakra, dziewczyno, co ty robisz? Weź się ogarnij. Jej, nowy poziom. No zjedz to. Masz pęcherz znowu. Benasa? Been equipped. O, zawsze sobie wzięła jakiś... A, to jest jogurt! Ten makaron z serem wygląda obrzydliwie, szczerze mówiąc. Jak jakaś kubka... zbitek po prostu wszystkiego, co się znalazło w lodówce. Nie za fajnie, nawet nieapetycznie specjalnie. Zasypiasz? Czy nie zasypiasz? Idź do toalety. Dobra, zostaw to. Jestem ciekawa, czy mogę tu spać. Okej, musimy umyć rączki oczywiście. Okej, położyłam się spać. Jestem ciekawa, kiedy mnie wyrzucą. Czy w ogóle mnie wyrzucą? Tak nie wygląda nawet na to. Widzę, że można sobie czytać książkę na łóżku siedząc. Coś nowego. Co tam? Nikt się nie czepia. Że śpiewi w łóżku. Spoko. Za niedługo powinniśmy kończyć. Zobaczymy, jak ona się tu wyśpi. Gdzie poszła? Aha! Okej. Okay. Wszyscy śpią. Szkoda, że nie ma jeszcze szybszej prędkości. To jest strasznie wolne. O, wstała, ogląda sobie telewizję. Zobaczmy, co w telewizji leci. Dobra, weź prysznic w takim razie. Jeszcze idź spać, bo chyba nie jest... Tak się nie wyspała. Okej. Okay. Czy to leci... Z czego to leci? Z Sims 3 czy Sims 4? Albo Sims 2. Nie mam pojęcia. Za mały ten telewizorek. O, pogodna. No i to strasznie długo można siedzieć w gościach, jak już jest druga w nocy i nie wyrzucają. To można tu zamieszkać. To jest jakieś dziwne. Teraz jej zabawy brakuje, ale to już sobie darujemy na razie. Naprawdę to jest dziwne.
Nie wiem, czy tak powinno być. Tak w gościach siedzieć długo. Nawet spać w ich łóżkach. Bez zapytania się o zgodę. O, już świta na dworze. Dobra, to może wstań. O, już w tym flirciarskim. Czy mogę wrócić do domu? Podróżuj. Albo pojedziemy od razu gdzieś indziej. Żeby zobaczyć jeszcze inne parcele. Dobra, czego nie widzieliśmy? Archiwum może być. Jeszcze w sumie nie wszystko wypróbowaliśmy w domu, ale chyba na to już czasu nie będzie. Że zobaczmy. O! Biblioteka wygląda fajnie. Raczej standardowo, jak na jej. No ale... Jest kącik dla dzieci, są jakieś łazienki, książki oczywiście. Ładny balkonik jest, fajne są kolumny. I te... O, są takie zaokrąglone barierki, fajnie to wygląda. A i to tyle, okej. Okay. Złośliwość, o Boże. Co to jest? Siłownia, dobra. Odwiedźmy siłownię. Chcę sobie jeszcze pooglądać te rzeczy i będziemy wracać do domu. I kończyć też Persluka. Wypadałoby. Aczkolwiek mieliśmy dzisiaj ładne nie, jak to powiedzieć? Przegląd przez wszystkie... znaczy nie wszystkie, no ale sporo emocji różnych Sima, także... Myślę, że całkiem spoko. Okej. Lubię sporo Sima, ten w ogóle ma taką jakąś zielonkową tą skórę. Ten też. Piskosz. Okej. Okay. Czyli siłownia wygląda w ten sposób. O, tu na górze są jeszcze jakieś przykąski. A nie można jeść, myślałam. Szafki fajnie ustawione. Jakieś prysznice. O, szafki są, ale... Szafki tylko ozdobne. No i tyle. Trochę mało jest tych rzeczy. Znaczy, ja muszę iść do tej pracy. Nie no, w klubie nocnym już byliśmy. W muzeum nie byliśmy jeszcze. Większość tego first looka to będą ekrany ładowania, bo nic na to nie poradzę. Niestety. Niestety. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zobaczyć. To jak wrócimy do domu jeszcze. Miejskie muzy. Dobra, to tak lukniemy okiem na szybko. O, tu jest jakiś taki miły park. No, fajnie całkiem wygląda. Strasznie mi się podobają te łuki teraz. I te schody. W ogóle budynki są bardzo ładne. Grafika budynków jest śliczna. Widzę, że tu można oglądać różne rzeczy. W końcu muzeum. Czyli raczej standardowo. Dobra, gdzie możemy jeszcze pójść? Podróżuj. W parku byliśmy. W klubie nocnym byliśmy. Aha, bo to jest tam, jest tam. Byliśmy i tu byliśmy. No to wszędzie już byliśmy. Wróćmy do domu. W takim razie. Aha, bo tam jeszcze było w tej oazie.
strój. Moglibyśmy chociaż tam rzucić okiem. I znowu akrylat. Podróżuj. Jeszcze raz. Bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało podróżowanie na drugie miasto, jakby. Oaza. To jest rozbłysk słoneczny. Muzeum, oczywiście siłownia, wszystko jest to samo. A, tu jest jeszcze bar! To jest nawet lepiej. Pustynny kwiat. Dobra, to jedną tylko odwiedzimy, bo już nie mamy za bardzo czasu. Może ten bar. Zobaczmy. Ciekawe, czy będzie można tam zjeść. Trochę mało tych rzeczy jest. Nie ma co robić na mieście. Okej. Okay. No ładnie tu, tak pustynnie. Ładna woda jest. No ogólnie nie jest źle. Ale nie wiem, okolica nie jest dla mnie. Po prostu ja nie za bardzo lubię takie pustynne okolice. Widzę, że nie bardzo. To jest tylko bar na drinki. Można posłuchać muzyki, ale raczej nie widzę, żeby była możliwość zjedzenia czegokolwiek. To jest trochę smutne. Co ja kliknęłam? Nie mam pojęcia. Nie chciałam nic klikać. Hello! Boże. Gro, wypuść mnie stąd. Ha, bo muszę iść do pracy, tak? Opuść pracę, tak. Chcę opuścić pracę. Wracaj tu natychmiast. O, wreszcie. Dobra. Weź jeszcze zrób rzeźbę, bo chciałabym to zobaczyć. I jeszcze potem spróbujemy to zbudować. No, bo jestem pogodna. Niech ci będzie. Umiejętność majsterkowa. Okej. Okay. Czyli sobie zaznacza. Wszystko. Okej. Okay. Ciachu, ciachu nożem. Znowu to toalet. Yeah. Nie wykończysz. Kmyśli, kombinuje. Odmierza. Najczęściej to ja jestem tu nieswoja. Aj, głodna znowu. Boże. Wszystko naraz, wszystko naraz. Ciekawe, kiedy to skończę. No bo chciałabym zobaczyć skończoną rzeźbę też. Okej, okay, z wyposażeniem. Czekaj no! Ty... O Jezu! Coś ty tu postawiła. Rzeźba konia. Aha, rzeźba konia, która nie wyszła. Tak trochę jakby. Jakieś śmieci. Dobra, widzę, że mogę sobie budować rakietę. Ogólnie. Ciekawe, czy bym mogła nią polecieć. Ale dobra, myślę, że to było na tyle z tych rzeczy, które tu postawiłam chyba. Co to mi... Rosnące śmieci. Wód? Skąd mi to urosło? Nie mam pojęcia.
Dobrze, wiem, do toalety. Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam sprawdzić, zanim będę kończyć. Także... Tak, galerię bym chciała zobaczyć, bo można było, przynajmniej z tego, co widziałam na filmach prezentujących, można przenieść z galerii do gry wszystko, co stworzyli inni użytkownicy, inni gracze. I chciałabym właśnie sprawdzić, czy faktycznie można tak zrobić. Słowa kluczowe, spoko. Strona mojej biblioteki. No, to są moje simy. Aczkolwiek nie wszystkie moje simy. Tych, których stworzyłam w demie Destiny 4, jakoś nie ma. To jest społeczność. O, są domy, można przenieść. A ja bym chciała jakieś pomieszczenie na przykład. O, na przykład... Nie no, to jest jakieś dziecięce. Nie wiem. O, jadalnia. Tryb życia nie ma zastosowania do pokoju. A, to może wejść w tryb budowania, tak? Weźcie mi tą lamę. Nie, sprzedaj. Wejdź jeszcze raz w galerię. Pomieszczenia. Nie no, może jadalnia to tak nie pasuje za bardzo, może co to sobie weźmiemy. Ha! Okej, okay. Nie mam to obrócić, żeby... Czekajcie, bo jakoś się obracało. O, dobra. Tylko, że nie mam za bardzo jak tego tu postawić. Okej. Okay. Trochę zastąpiłam sobie sypialnię, ale co tam? Nie, czekajcie, a... Weź to cofnij. Spróbujemy coś innego wziąć. Czyli faktycznie działa to tak, jak myślałam, że będzie działać. Fajne to jest. Zabawne, to jest sypialnie. O, to może sobie zamienimy naszą sypialnię na tą na przykład. Tylko, że zabierze mi trochę łazienki. Trudno. O! W sumie można by... Nie to chciałam. A, bo tam są drzwi w ogóle usytuowane. Zabrało mi prysznic. No dobra, ale najważniejsze to, co chciałam sprawdzić, żeby to działało, tylko że tu okno jest. Chociaż mi tak średnio pasuje to okno. Okej, ale widzę, że fajnie. Ktoś stworzył i można by sobie to fajnie zastosować do swojego domku. Tylko tak trochę nie pasuje teraz kolorystycznie, ale to zawsze można pewnie zmienić. Ja bym chciała właśnie jeszcze sprawdzić, czy faktycznie mogę przenieść całe pomieszczenie. Aha, faktycznie, dobra. Oddzielimy. Nie, dobra. No fajnie to działa. Okej, okay, to mi się podoba. Dobra. Więc... No tak, teraz będzie to trochę śmiesznie wyglądać, no ale trudno. W każdym razie tak, ja bym już chciała skończyć ten mój first look. Moja kamera już pada, dlatego w ogóle wyłączę już, myślę, tego plambota. Myślę, że już żeśmy się naoglądali, chociaż może jeszcze zostawię. Zapalę sobie światełko, tylko pozwolicie. Żeby coś widzieć. I teraz chciałabym jeszcze co nieco poopowiadać. W sensie powiedzieć wam mniej więcej, co mi się podobało, co mi się nie podobało i tak dalej. Tutaj sobie moja simka, mam nadzieję, że coś porobi sama. Chyba. Chyba, że nie da rady. Skorzystaj.
Aha, bo lodówkę jej zabrało. Czekajcie, to jej wstawię jeszcze tylko lodówkę. Lodówka. Rządzenia. No, bo ja tu nie mogę mieć lodówki. Do wyposażenia rodziny. Dobra, już zostawmy to tak jak jest. Także ja teraz... jak ona idzie? Czekajcie. Ach, ta mina. Ale słodkie są buźki Simu. Bardzo mi się podobają. Także ja bym chciała teraz coś poopowiadać jeszcze o tym, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Także jeżeli nie chcecie już mnie słuchać w tym momencie, to możecie wyłączyć film. Natomiast ci, którzy chcą mnie posłuchać, no to zapraszam. Tak myślę, że w miarę to, co dało się, to w miarę pokazałam. No, na pewno nie wszystko, wiadomo, wszystkiego się nie da. Także na moje możliwości myślę, że wszystko. Dobra. Przez światło teraz niestety plambów będzie mniej widoczny, ale zobaczymy, jak to potem wygląda. Dobra. W każdym razie. Zacznijmy może od samego tworzenia Sima. Czyli od pierwszego first looka, który nagrywałam. Do tego narzędzia muszę się jeszcze przyzwyczaić, ponieważ czasem jeszcze miewam problemy z modelowaniem postaci, ale myślę, że jest to całkiem dobry pomysł. Grafika Simów bardzo mi się podoba. Jest naprawdę śliczna. Można zrobić, wydaje mi się, o wiele więcej ładnych i różnych Simów niż we wcześniejszych częściach The Sims. W trójce było kilka na przykład takich modeli postaci, które mi się podobały, natomiast cała reszta wychodziła raczej kaszankowa. Tutaj wydaje mi się, że ta różnorodność i ładność, że tak powiem, Simów jest no, większa. Ubrań też jest całkiem sporo, jak na początek. I też jest dużo ładnych, dużo takich słudnych, no powiedzmy, ja bym takich bardziej normalnych. Są takie, powiedzmy, bardziej szalone, ale też i całkiem normalne, także jak dla mnie duży plus. Ubolewam oczywiście nad brakiem narzędzia do pasowania styli zarówno w ubraniach, jak i meblach, czy nawet koloru jakiegoś do pasowania. Są tylko ustalone style przez twórców i nie można sobie tego dobierać samemu, a to była moim zdaniem bardzo fajna funkcja w trójce. No i tego mi będzie na pewno brakować. Jeśli chodzi o powrót do aspiracji, też będę musiała się do niego przyzwyczaić, bo tego nie było. Poza tym nie podoba mi się, że można wybrać tylko 3 cechy charakteru Sima. Już w trójce za mało było dla mnie 5 cech, a tu jeszcze zmniejszyli to do 3. Dlatego jakoś tak... O, szczęśliwa jest. Wow, sama się uszczęśliwia. Dlatego też no jest mi tego zdecydowanie za mało. Nie podoba mi się też, że zrezygnowali z wyboru ulubionego jedzenia, muzyki czy koloru. To było fajne w trójce i chyba nikomu by nie przeszkadzało, jakby to zostawili. Nie wiem, czemu to wycięli. No cóż, mówi się trudno. Wybór rodzaju chodu jest okej. Ale znowu jest zbyt wiele dziwacznych animacji, jak dla mnie. Wydaje mi się, że częściej będę raczej korzystać z tego domyślnego rodzaju chodu, natomiast no, wątpię, żebym więcej korzystała z tych innych, bo one są po prostu dziwaczne takie, no nie wiem, jak to określić. Zbyt szalone dla normalnego Sima, nie wiem. Tak sądzę. Okej, będzie się bawić. To niech się bawi.
Aha, i nie podoba mi się też, że praktycznie nie ma różnicy między nastoletnim Simem a młodym dorosłym, czy dorosłym. Praktycznie nie widać tej różnicy i... No i będzie ciężko na przykład z określeniem wieku danego Sima, jak go spotkamy na ulicy, czy coś takiego. To jest takie dość smutne, jeśli o to chodzi. Co do budowania domów. Widać sporo zmian na plus. Fajnie, że są gotowe pokoje, że można zbudowany dom przenieść w całości o kilka kratek albo przemieścić w całości jeden pokój. To jest bardzo fajne. Fajnie, że jest możliwość zwiększania ścian lub fundamentów, podwyższania i tak dalej. Obiektów też jest całkiem sporo i jest z czego wybierać. Nawet jest powiększanie danego obiektu, który trzymamy w łapce. To jest też dość ciekawa funkcja, bym powiedziała. Jak znajdę zastosowanie, albo powiecie mi, jakie zastosowanie to może mieć, to może będzie jeszcze lepiej, nie wiem. W każdym razie jest z czego wybierać, tak na sam początek, więc nie jest źle. Twórcy dają nam również na początek tyle pieniędzy, że jesteśmy w stanie wybudować dom i odpowiednio go wyposażyć. Sprawia to też jednak, że gra robi się dość prosta jak na początek. Wydaje mi się, że jakby były droższe rzeczy albo trochę mniej pieniędzy, to zmusiłoby gracza, żeby faktycznie poszedł do pracy i zaczął coś robić w kierunku zdobywania pieniędzy i polepszania swojego życia, życia swojego Sima. Byłoby to ciekawsze, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, jak widać. Teraz jeśli chodzi już o samą rozgrywkę, bardzo podoba mi się system emocji, to jak Sim zmienia się pod ich wpływem i jakie interakcje może wtedy wykonywać, to jest bardzo fajne, zwłaszcza, że tych emocji jest cała rozpiętość i pewnie jeszcze więcej tych, których tutaj nie widziałam, także myślę, że jest tego całkiem sporo. Co jeszcze? Podoba mi się też, że Simowie mogą teraz wykonywać kilka rzeczy naraz. Myślę, że to nieco usprawni sterowanie nimi. Chociaż czasami działa to dość dziwnie, to znaczy tak samo te kolejki ustawienia czynności Sima. Na przykład coś czasami klikam i coś chcę, żeby Sim zrobił, ale to nagle przestaje działać i nie wiem, znika i Sim tego nie robi. Dlatego nie jestem pewna do końca na jakiej zasadzie to ma działać. Czy nagle, nie wiem, zmienia zdanie i postanawia mnie nie słuchać, czy o co chodzi. Ale no czasami nie działa, także to trochę jest dziwne. No ale cóż. Jeśli chodzi o karierę Sima, no to tyle, co zdążyliśmy zobaczyć, no to fajnie, że są te zadania. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że można to jeszcze jakoś inaczej zrobić, ale ale fajnie, że są jakieś zadania do wykonania w czasie kariery. Nie wiem tylko, jak wprowadzić Sima w dany nastrój, żeby mógł tam jakiś awans zdobyć, bo to tam trzeba, musiałam jakiś inny nastawić. Wow, dobra. W graniu zdaje się. O, idealny nastrój skupiona. Nie wiem za bardzo, jak to zrobić, no ale może się jeszcze kiedyś dowiem. W każdym razie kariery są niezłe. Tam z tego, co widziałam, chyba nie ma jakichś takich bardziej podstawowych karier. Przypuszczam, że pewnie dojdą z jakimś dodatkiem. No cóż. Co do miasta, szczerze mówiąc, zawiodłam się, bo mapa miasta jest bardzo malutka, w dodatku nie zawiera jakichś szczególnie interesujących miejscówek. Parcele z domami parceli z domami i pustych również jest dosyć mało. Jest mało miejsc, w które można się tam Simem pójść i się pobawić, czyli tak naprawdę jednym słowem nuda. Myślę, że to też zmienią w trakcie z dodatkami. Pewnie dojdą jakieś nowe parcele, nowe miasteczka czy coś takiego, w których będzie można coś konkretnego robić, tak jak na przykład było w The Sims 2 Przedmieście. To przypuszczam, że na takiej samej zasadzie będzie w The Sims 4. Z tego co słyszałam, również nie można dodawać parceli z jakimiś klubami czy coś takiego do danego miasteczka, także to jest też smutne, że nie można danego miasta zmieniać w żaden sposób. No cóż,
Dodatkowo oczywiście wróciły irytujące ekrany ładowania, które już widzieliśmy kilkakrotnie dzisiaj. Przy każdych odwiedzinach czy wyruszeniu na miasto się pojawiają, tak jak w The Sims 2 oczywiście. No i może teraz one nie trwają aż tak długo, aczkolwiek ja już miałam... już mi się nie chciało na to patrzeć, jak idę do jakiegoś Sima w odwiedziny, a tu jeszcze się okazało, że na przykład go nie ma w domu, to już w ogóle jakaś masakra, a ekran ładowania jest, także... Na razie może to nie jest aż tak irytujące, ale pamiętajcie, że dojdą dodatki, że dojdą pewnie jakieś akcesoria, jakieś inne pierdoły i że to będzie się na pewno z czasem wydłużać. I to jest niestety smutne. Smutna prawda. No i nie podoba mi się to ogólnie, bo co z tego, że gra będzie płynniej chodzić? O, teraz jestem skupiona. Już się zaświecił inaczej kryształek. Ale nie wiem, czy będzie widać. Dobra. W każdym razie... co ja to chciałam powiedzieć? No właśnie, co z tego, że będzie gra dobrze chodziła, płynnie, skoro w mieście nie ma co robić, bo nie ma fajnych miejscówek. Odwiedziny w gości też są problematyczne, bo nie wiadomo, czy danego Sima zostaniemy w domu, czy też nie, dopóki się tam nie wybierzemy, a to oczywiście poprzedza ekran ładowania. Także, no, średnio się to widzi, nie? Bardzo smutny jest też fakt, że nasze miasto się nie rozwija. To znaczy, Simowie się starzeją, ale nie podejmują sami z siebie jakichś akcji typu podjęcie kariery czy założenie rodziny. To już było wiadome wcześniej, przed premierą i tak to wygląda, niestety. I moim zdaniem to była fajna opcja w The Sims 3, że miasto żyło swoim życiem. No i szkoda, bardzo, bardzo wielka szkoda, że tutaj tego nie ma, bo jeżeli Simowie się będą starzeć, to pamiętajcie, że w którymś momencie nasze miasto może wymrzeć. I to jest też niefajne. No cóż. Także to jest wielkie rozczarowanie. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do grafiki gry. Sami Simowie mi się podobają, tak jak już mówiłam. Domy też są bardzo ładne i podoba mi się, że twórcy wrócili do jasnych kolorów. Wydaje mi się, że jest o wiele lepiej oświetlone są tekstury, o wiele ładniej niż było to w The Sims 3. No, wygląda to znacznie lepiej pod tym względem. No, ale z drugiej strony razi mnie na przykład wygląd trawy, która faktycznie wygląda jak jedna wielka plama. Wydaje mi się, że w Sims 3 była o wiele ładniejsza. No i niestety wszelkie krzaczki i inne dziwne rzeczy, rośliny, ogólnie drzewa, wyróżniają się na tle tej zielonej plamy i wcale nie wygląda to, jakby wyrastało to z ziemi czy z czegokolwiek, tylko jak takie nasadzone na siebie. Nie, to nie wygląda fajnie. Zdecydowanie. Poza tym jest okej. Tak, bateria chyba z kamery się wyładowuje. Nie wiem, czy się już nie wyładowała. O, już się wyładowała. Dobra, koniec oglądania kryształków. Trudno. Dobra. To, co mówiłam na temat galerii, to tak jak mówiłam, to mi się podoba, bo to jest bardzo fajny pomysł, że można od razu bez pobierania z sieci, tak jak to było w The Sims 3, od razu sobie wejść w grze do galerii, ściągnąć coś od jakiegoś innego twórcy i wprowadzić to od razu na swoją działkę, czy gdziekolwiek gdzie jesteśmy, nie? I to jest fajne. To mi się podoba. Jeśli jeszcze chodzi o inne minusy gry, to przykro mi bardzo, że nie ma filmu wprowadzającego, nad tym po prostu będę ubolewać, że opcje rozgrywki są takie bardzo ubogie i nie mogę sobie sama dostosować szczegółów rozgrywki, tylko no wszystko jest bardzo ogólnikowe. Włącz albo wyłącz. Albo... No nie wiem. Średnio mi się to podoba i mam nadzieję, że z dodatkami to może się zmieni, przynajmniej częściowo.
Nie podoba mi się też oczywiście brak basenów, nie ma tu samochodów, nie ma jakichś, nie wiem, innych takich, no, niby niepotrzebnych aż tak rzeczy, nie? Samochody nigdy nie były jakoś specjalnie potrzebne, może w Sims 3 bardziej. Nawet w Sims 2 były samochody, gdzie też były przecież ekrany ładowania, ale samochody były fajnie, lubiłam samochody. A teraz nie. Już nie wspominając, że basenów nie ma. To jest w ogóle jakaś porażka. Co jeszcze? Nie podoba mi się to, że Sim idąc do pracy się teleportuje i znika na ileś tam godzin, potem nagle się teleportuje z powrotem w domu. Naprawdę mogliby już zrobić ten samochód do pracy. No co im szkodziło? Co im przeszkadzało to, że przyjeżdża samochód po Sima do pracy? Nie rozumiem tego. Niefajne jest też to, że dzieci praktycznie z niemowlaka stają się od razu takimi w wieku podstawówkowym. Nie ma tego, wiecie, etapu dziecka takiego, no nie wiem, raczkującego dopiero. Nie można go nauczyć mówić, nie można go nauczyć chodzić. To jest takie, no, niefajne, szczerze mówiąc. No i szkoda, bo to tak jakby właśnie twórcy cofali się z rozwojem gry, a nie szli naprzód. I to, nie wiem, to nie jest takie fajne. No i nie rozumiem tego, bo dlaczego zamiast poprawiać optymalizację, poprawiać to, co było dobre i ulepszyć trójkę, to oni się cofnęli. Wygląda tak, jakby po prostu nie potrafili tego zrobić i poszli po najmniejszej linii oporu i zmienili grę z powrotem na taką, jak była w dwójce, bo przecież optymalizacja była dobra wtedy i po co mamy się męczyć? Dodajmy jeszcze parę emocji, żeby się ludzie cieszyli i tyle. No tak to wygląda, no niestety tak to wygląda i smutno. Trochę takie, wiecie, premiera The Sims 4 i ogólnie The Sims 4 było zapowiadane bardzo szumnie, bardzo głośno, miało być tyle nowości, tyle różnych rzeczy, no a wyszło jak wyszło, wielkie rozczarowanie. Znaczy może wielkie to nie, ale no jednak jakiś taki niesmak zostaje, że mogło być lepiej. O, spięta! W pracy. Dobra, kryształek też się zmienił, ale już niestety wam nie pokażę, bo już kamera mi padła. Dobra, streszczajmy się już. Dobra, to w sumie wszystko, co chciałam wam powiedzieć, tak mniej więcej. Jeszcze tylko dodam, że ja ogólnie mam tak, że ja... muszę też patrzeć, mieć na względzie to, że na przykład przy premierze The Sims 3 również bardzo mocno narzekałam na tą grę. Bardzo mi się ona nie podobała i bardzo dużo, dużo czasu zajęło mi przekonanie się do niej i zaczęcie grać, wykorzystywać wszystkie elementy, bo bardzo się przyzwyczaiłam do The Sims 2, bardzo mi się The Sims 2 wtedy podobało i nie wyobrażałam sobie zupełnie przejścia do The Sims 3. I naprawdę bardzo długo mi czasu dużo czasu mi zajęło, żeby się przekonać. Dlatego myślę, że po części będzie tak samo z czwórką. To znaczy, teraz sobie ponarzekam, a za jakiś czas pewnie niektóre rzeczy przestaną mnie już drażnić i przyzwyczaję się do rozgrywki, ale mimo to wydaje mi się, pozostaje taki niesmak i takie rozczarowanie trochę, no, że mogłoby być lepiej, bo nowe rzeczy mi się podobają, tylko właśnie dlaczego stare nie zostały przy tym. To jest smutne, no. Cóż. Dobra, więc myślę, że będziemy kończyć. Także na pewno nie pokazałam wam wszystkiego, na pewno nie zobaczyłam jeszcze wszystkiego, także z czasem sobie wszystko już sama nadrobię. No i oczywiście nie jest tak, też tak, że gra ma same minusy, bo tak jak mówiłam, pewne rzeczy mi się podobają, natomiast no niektóre nie.
No, to dajcie znać, jak wam się podoba gra. Może już graliście też i macie już bardziej wyrobione zdanie też na ten temat, także wypowiedzcie się w komentarzach. Ja czekam na wasze wszystkie myśli ciekawe. Także to by było na tyle z First Looka do The Sims 4. Także dziękuję wam bardzo, jeśli wytrwaliście, obejrzeliście wszystkie, albo przynajmniej ten. To myślę, taki najbardziej ciekawy był chyba. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, prawda, a nie pokazywanie tylko rzeczy. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w innych filmach. Cześć!